Cieszę się z tego powodu, że mnie mama zapisała na te zajęcia, bo mogę się wiele rzeczy dowiedzieć i mam nadzieję, że dzięki temu będzie mi łatwiej na przykład w dorosłym życiu. Projekt mnie nauczył, że jak miałabym trudny okres w życiu, to żeby inaczej sobie z nim radzić niż sięgać po narkotyki. No na pewno jesteśmy w miejscu, w którym młodzi ludzie mogą się wyrazić, współpracować z kimś starszym, bardziej doświadczonym, w pasjach, w których chcą się faktycznie rozwijać. Ten projekt jest dla mnie możliwością rozwoju. Na tych zajęciach nauczyłam się to, że warto powiedzieć nie i nauczyłam się, co to jest landart i przynajmniej nie siedzę w domu, tylko spędzam czas na dworze. Maja, co ci się tutaj podoba? Nie wiem, to, że mogę poznawać nowych ludzi, to co tu robimy, na przykład tydzień temu robiliśmy koszulki, oglądaliśmy film, dzisiaj robiliśmy graffiti. A czego ty się nauczyłaś, czy dowiedziałaś? No dowiedziałam się, że są inne rodzaje pomocy, na przykład porozmawiać z rodzicami, jaka to jest ważna relacja między rodzicem a dzieckiem, że to jest mega ważne i że narkotyki to nie jest pomoc. Nauczyłaś się, jak może radzić sobie z emocjami, czy jakoś w taki sposób? Tak, nauczyłam się i jestem z tego bardzo dumna. Jak byś opisała narkotyki? Co to jest? Opisałabym to jako używki, które szkodzą zdrowiu i swojemu życiu, mogą nas doprowadzić do śmierci. Wolę rozwijać swoje pasje i podążyć za celami w życiu. Czego się tu nauczyłaś na tych spotkaniach, zajęciach? Przede wszystkim nauczyłam się szacunku do ludzi. Nauczyłam się również, co to jest w ogóle hip-hop, jak się go tworzy. Robiliśmy dużo różnych rzeczy, które też rozwijają kreatywność. Jak dowiedziałeś się o naszych zajęciach? Głównie przez szkołę. Dowiedziałam się o tym w szkole. No i ogółem mama mi o tym powiedziała. Czy byś chciała jeszcze na takie zajęcia chodzić? Oczywiście, że tak. Są one bardzo ciekawe, rozwijające i dzięki nim poznałam wiele nowych osób. We'll be right back.